Hej, witam was serdecznie. Z tej strony Przemko, zapraszam was na satysfaktory na modach. Lecimy tak. Musimy sobie teraz odblokować logistykę, by się przydało, ale i przydałoby się te fundamenty. Kurczę, no i ale mi się wydaje, że najpierw w pierwszej kolejności sobie odblokujemy logistykę, gdzie będę potrzebował trochę rzeczy i będziemy potrzebować miedziuchy, więc trzeba tak, zbudować jeszcze jeden taki na pewno wiatraczek, albo ze dwa. Więc musimy uzbierać sobie, tutaj jest dopiero 40, ale robi się samo, to już jest plus. I tu mamy 30. I muszę zbudować pracownię, żeby sobie robić inne ciekawe rzeczy, więc ją na razie postawimy tutaj. W tej pracowni będę mógł sobie zrobić takie coś i taki tablecik, dzięki któremu będę mógł budować. Koszt do niego jest potrzebny. Aha, jeszcze go nie odblokowałem. Dobra, czyli dopiero jak go odblokuję, to będę mógł sobie budować drzwi, nie drzwi, takie fajne rzeczy. Coś miałem tu stąd wyrzucić. Nie, stąd nic. Dobra, zbudujmy sobie jeszcze taką jedną elektrownię. Gdzie te elektrownie są? Tu są. Taką Milk 1. Tu ją sobie zbuduję. Na drugą już mi nie starczy, dobra. Ale już ją podłączę. Da się nawet dwie na raz podłączyć. I trzeba to samo zrobić. O, coś jest nie halo. Ile ona produkuje? Ona produkuje piątkę mi tylko. To może ja nie będę jej podłączał jedno do drugiego. Czekaj, ten kabel zerwę. I w sumie ją też rozbiorę. Dobra, ona się przyda później. Idę teraz po miedź i będę kombinował. Dobra, ale zaznaczmy sobie od razu cel. Mamy zaznaczony. Czyli dużo, dużo rzeczy nam tu potrzeba. Muszę miedzi natargać, więc widzimy się, jak ja to sobie zrobię. Oj, dobra. Udało się rozwiązać problem. Jak one są za blisko siebie, te elektrownie, fajna rzecz, bo tani prąd, ale jak są za blisko, to kurde, z 10 robi się 3 i nie starczało. Musiałem trzecią postawić dosyć daleko, ale działa. Działa, robi się, proszę bardzo, już tutaj jest 12. Ja jeszcze tam trochę mam, to sobie jeszcze trochę tam nastukam. O, a tutaj nie ma prądu. Włączmy. I właśnie, to polega to na tym, że tutaj on bardzo mało prądu dawa i z jedna drugi zabiera wiatr. Mam nadzieję, że teraz tego starczy. Widzę, że to pracuje. Więc kopię tam. Kopię. Nie kopię. Czyli to muszę przenieść w inne miejsce. Gdzieś daleko. Żeby ona nie zabierała wiatru. A tam ją gdzieś za górkę postawimy. Tylko, że tam na dole znowu będę miał wapną, ale to tylko tymczasowo na razie postawmy, żeby mnie tu nie musiał. Wejdź mnie na tą górkę. Jezu, jaka uparta bestia. Dobra, no może tak sięgnę, co? Elektryka. Turbina wiatrowa. Postawmy ją aż tu. I spróbujmy ją teraz podłączyć. Słupem. Żebym miał jak to włączać. Dobra, daję prąd, kopię. To ruszyło, tu się robi. I tu się robi. Pomalutku, ale się robi. Dobra, nie będę musiał ręcznie tego dyrdać, chociaż tam jeszcze mam trochę przy sobie kierunku, to sobie ręcznie natłukę. I trzeba będzie zrobić to samo, tylko mam nadzieję, że mam tyle. Muszę postawić sobie wiertnicę, żeby mi kopała beton. To było gdzieś...
Ała. Zjedzmy se jagódkę. Dobra, na razie starczy. To trzeba się wziąć do ręki. Na wszelki wypadek. Tak, podniosę ten beton, który mam. Razem się podniosło. I dobra, będę sobie też trochę coś budował. A my się widzimy, jak to pobuduje. Ale dobra, produkcja betonu też już jest. To tak. Tu nam już jest, tak, tam mamy teraz tak, do pozbierania muszę uzbierać 300 sztuk kabla miedzianego, 150 prętów, 150 płytek. Tak, tutaj już jest więcej. Ile mamy? Już mamy 230, resztę sobie tam uklepię najwyżej, żeby tak nie latać za każdym razem, to sobie podniosę jeszcze. Bo jeszcze jednak tą biomasę muszę czepać, bo tak sobie to słabo radzi. I jednak jest trochę słabe, może później się tam jakoś powiększy nam to. Ładnie, więc będzie lepsze budowańsko. Tu widzę, że się buduje, co mnie bardzo cieszy. Tak, pozbierajmy. Zobaczcie, jak mam elegancko płytek. Mam 170, więc ja je od razu wrzucę. I to mamy. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu jest jeszcze dużo. Wrzucimy to, co mamy. Tak, 150. I 150. I tu mi będzie jeszcze 70 potrzeba, czyli ja sobie muszę tutaj ręcznie nastrugać przewodów. Także widzimy się, jak ja je nastrugam i wrzucę. Dobra, natukłem. Póki co, to ja sobie tak jeszcze parę kabelków, chociaż zrobię ze 40, natłukę. Bo kabelki są potrzebne. Dobra, beton na razie nie. Rzucamy to, co mamy tu rzucić. I odblokujemy sobie logistykę. Leć, panie, leć. Dobra, on poleciał. Zobaczmy sobie, co ja odblokowałem w logistyce. Winda, łącznik i rozdzielnik, co mnie bardzo cieszy. Dobra, obierzmy sobie nowy cel. Niszczarka, logistyka. To na razie nie potrzebuję. To jeszcze nie. To w ogóle mi niepotrzebne. To by się przydało. I montaż części, monter byłby. Ale na razie nie jest mi potrzebny. Na razie jedziemy z tym. Badania terenowe nie są mi potrzebne, ale przerobić ten slot. Miałbym nadajnik, skrzynkę. Nawet dwa sloty. I mama do badań. Tu jest tylko slot. I tutaj są betony. Więc to będziemy sobie odblokowywać. Ale to jest za długi czas. Więc teraz przydałoby się jeszcze zrobić fabryczkę na śrubki. I pomyśleć, gdzie tą fabrykę. Ja tą fabrykę to sobie gdzieś tutaj będę chciał pobudować. Taką ładną, małą, fajną, wielką fabrykę. Nie wiem jeszcze, jak ona będzie wyglądała, bo to jest strasznie nierówno. Przydałoby się więcej prądu. Więc tak, tutaj musimy pobudować sobie produkcja wiertnica. Brakuje mi wiertła, mi brakuje, więc musimy zprodukować sobie wiertełko. Postawimy sobie osobną, żeby mieć śrubki, bo śrubki też mi będą potrzebne. Więc tak, wyprodukujemy sobie to. Na szczęście mnie stać. Dobra. Zanieśmy to od razu w łapce. Chociaż nie potrzebuję tego w łapce, będę wiertnicę stawiał. Przy okazji wezmę sobie parę prętów i parę płytek, bo to jest potrzebne. Dobra. Dobra. Będzie to działać. Czy nie będzie to działać? Prądu nie ma? Jest prąd. Aha, dobra. Bo ja muszę teraz tak tu ustawić, że tu się ma robić sztabka metalu. Mam nadzieję, że mi starczy prądu. Jak nie, no to zaraz będziemy łączyć. Tu jeszcze nie dałem taśmy ciągu. Dobra. Tu już idzie, tu się zacznie produkować i aby prądu nie zgasło,
Tutaj trzeba będzie robić pręciki, a tutaj trzeba będzie robić śrubki. I to będzie ładnie szło nam tutaj do kontenera. I teraz tylko, żeby nie zabrakło prądu. Razie czego to się podepnie jeszcze tam pod chałupkę kabelkiem. Tak czułem, że zabraknie. Słup jakiś tam jest wolny. Wolne miejsce nie ma. Tam jest wolne miejsce? Nie ma. Kurde. Czy jest gdzieś wolne miejsce? Tu nie ma. Tu są cztery. Tam są. Czyli tak, trzeba by... Brakuje mi prętów. Dobra, idziemy po pręty. Pręty, pręty. Dobra, mam pręty. Tak. Ja sobie tu postawię tego słupa jednego, bo będzie mi potrzebne. Ja czekam na razie tych słupów, ale... No wiadomo, one będą nam... No później będą wymieniane, no później będziemy tam je jakoś z nimi kombinować. Tu trzeba postawić ten słup. I podpiąć się pod któryś z tych... Żeby je połączyć wszystkie do kupy i zobaczmy, jak teraz z prądem wygląda. Mamy 50, 60. Dobra, teraz powinno mi to starczyć. Będzie ładnie. I jadą śrubki. Jadą. Dobra. Czyli wszystko działa. Parę ich postawiłem. Tak to ładnie wszystko działa. Dobra. I co ja miałem teraz? Tak, betonu, śrubek i tych. Wrzućmy, czy on już wrócił? Wrócił. Tak, tak, tak. Tak, 50 jeszcze tego potrzebujemy. I betonu będzie potrzeba. No to jeszcze dużo. To tak, polecimy jeszcze po beton. To sobie wezmę. Lecę po betony i po miedziuchę. I sobie to odblokujemy. Zaraz będziemy mieli mogli fundamenty czepać. Także dużo betonu będzie potrzeba. Betonu potrzeba 200. Ja mam 150, to jeszcze trzeba będzie poczekać. Ja zabiorę sobie mieć i widzimy, jakie się uzbiera. Dobra, zabiera, weź wszystko i idziemy. Kurna, powiem wam, że bardzo wolno to idzie. Będę musiał, kurna, sobie jakoś zwiększyć produkcję tego betonu. Zwłaszcza betonu, skoro chcę to wszystko wyfundamencić ładnie. Coś tu mam, to ja to zaraz sobie skubię, co to jest. O, dobrze, to jak będę miał mama, to się później ładnie zbada. Dobra, podpał? Jeszcze nie mogę znaleźć, nie. Dobra, ale później będę mógł znaleźć sobie to i sobie odblokować. To się wróci do skrzynki zaraz. Wrzucimy sobie do skrzynki. Niech leży, to później się przebada. Gdzie on jest? Tu jest. To jest bardzo ważna rzecz. I to przerzucimy. I miałem tak betonu tu dorzucić. Aha, i jeszcze prętów parę. Mam nadzieję, że już mi się ich wystarczająco narobił. 50 może starczy, co? Tom, 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 tom. Jest. To wysyłamy go. Dobra. On zaleci, a my mamy nowe budynki. Zobaczmy co. Specjalnych nic. Tutaj nic. W elektryce nic, w logistyce nic, w organizacji mamy wieże, mamy fundamenty podstawowe, ale już jednak, i mamy ściany zwykłe. I teraz będę chciał sobie odblokować, czekajcie, wejdźmy sobie tu, wybierzmy cel. Tak, badania terenowe, to zdążę, ale tu jest mam, który byłby mi też potrzebny. Tu jest sam slot. Ale potrzeba dużo rzeczy. 500, zobaczcie ile za slot. To na razie nie jest mi potrzebne. Tu badania terenowe, a tutaj żeby zrobić sobie, czekajcie, gdzie to było, usuwanie przeszkód, to nie to. Gdzieś to w logistyce na pewno nie. A właśnie, niszczarka będzie mi potrzebna teraz. Ale na to jest potrzeba dużo, dużo rzeczy. Kurde. Tu montaż, ale do niszczarki nie potrzebujemy aż tak wiele, więc ja sobie ją wybiorę, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, cześć.